Spotkanie kilku pokoleń nauczycieli i uczniów w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych było okazją do wspomnień, przybliżenia bogatej historii samochodówki i porozmawiania o tym, co dziś. To jest szkoła z tradycjami wielkimi, która potrafi uczyć młodzież z pasją. Mamy wspaniałych nauczycieli, pedagogów, wychowawców. Do hymnu. Samochodówka od zawsze kształciła mechaników samochodowych, ale od tego roku szkolnego kształci także mechaników lotniczych. Musimy iść z biegiem czasu po prostu. Jest taka potrzeba również i mechaników lotniczych musimy też kształcić, ale przede wszystkim nastawiamy się na kształcenie samochodowe. Mechaników, elektromechaników i rozwijamy się, po prostu się rozwijamy i szukamy nowych dziedzin. Budynek, w którym mieści się samochodówka, wybudowano w 1903 roku dla Miejskiej Szkoły Rzemiosł, która kształciła stolarzy i kowali. Budynek rozbudowano w latach 1960-1965. Od 1976 roku funkcjonuje w nim Zespół Szkół Samochodowych imienia generała Jóźwiaka Witolda. Od 2013 roku patronem radomskiej samochodówki jest rotmistrz Witold Pilecki.